Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Witamy Was serdecznie w Nowym Roku 2024. Mamy nadzieję, że mieliście fantastyczne święta i niesamowitą zabawę noworoczną. My jak każdego roku poszliśmy spać w Sylwestra, ale tym razem Hania padła około 10:00, a my zaraz po tobie około 10:30. Bardzo baliśmy się o Maćka i fajerwerki, ale jak już wcześniej wam mówiliśmy, Maciek podczas Ershow Leży sobie na oknie rozłożona i nasłuchuje najgłośniejszego ksemolotu Tajfun i sobie nic z tego nie robi. Także mamy ogromne, ogromne szczęście, że Maciek poszła po prostu sobie spać. Generalnie nie mamy fajerwerków, nie są organizowane u nas w mieście, ponieważ u nas wieje i leje. Tak, tak, wieje i leje. Normalka. Jak już wiecie, dziś obchodzimy pierwsze urodziny naszej kotki. Ona chyba wie, co są jej urodziny, bo ona od całego poranka, cały czas. Ona jest salona, tak salona. Dokazuje, a teraz leży na górze na szafce, bo wczoraj kupiliśmy jej nowy dywanik. Tata jej zamontował na jej szafce. Nie, na jej kingdom. Na jej kingdom, tak, w jej królestwie. Ale się tam przewraca. Łasi się do tego dywaniku. I te loving eyes. Taki wyraz miłości. No. To jest wyraz zleniwienia maksymalnego. No to jest niewiarygodne, że to już minął rok. To znaczy rok od jej urodzenia, bo ona się u nas pojawiła dopiero gdzieś w okolicach marca, z tego co pamiętam. Dokładnie 17 marca w deszczowe popołudnie. A wiecie jakie święto obchodzi się 17 marca w Irlandii? Jakie? Dzień Świętego Patryka, patrona Irlandii. W Polsce to święto kojarzy się przede wszystkim z zielonym piwem. Zielonym A... piwem? A kto wczoraj miał zieloną kąpiel? Ja. A co Haneczka, to była bomba taka mydłowa? Puff bomb. Ktoś zamienił się wczoraj albo w małą syrenkę, albo Aj. w Grincha. Nie. Nie. Oh, Grinch. Trzymając się kociego tematu, powiem wam coś o kocie włamywaczu. Co? O, okay? o koty łamuwaczu? Co? Tak, tak, o kocie w Zastraszył inne koty w domu, że nic a nic nie przyznały się swoim człowiekom. Ale jak, rozwinę temat. Jeśli mieliście szansę zobaczyć zdjęcie na naszym Instagramie dzieciandi, możecie zobaczyć tam takiego czarnego kota schodzącego w dół po schodach. To właśnie ten kot zastraszył inne koty w tym domu. Ponoć włamywał się co wieczór do domu, w jaki sposób, nie wiem, może przez kocie drzwi wchodził, może były one niezamykane, może te inne koty też były kotami wychodzącymi. On był z innego magicznego świata. Może był z innego magicznego świata. I włamywał się, no i koty, tak, nic się nie przyznały swoim ludziom, że ktoś inny przychodzi do domu i zjada jedzonko z miseczki. To chyba było tak jak w tej bajce o trzech misiach i złotowłosej. O, ktoś, ktoś chyba jadł z mojej miseczki, o, ktoś, ktoś chyba spał w moim łóżeczku. I co tam jeszcze było, Hania, w tej o, bajce? Ktoś się w moje kapcie. <laughs> I tak właśnie było z tym kotem. Aż pewnego pięknego poranka jeden z właścicieli zobaczył kota czarnego, który nie należał do nich. Ale jakie to musiało być zdziwienie, wie ile ma kotów, a tu jeden więcej. Dokładnie. No i nie wiem jak skończyła się ta historia, ponieważ te osoby opisały tą historię na takiej jednej z grupie facebookowej. Nie było kontynuacji, napisali tylko, że właśnie ten kot się włamywał, co wieczór czy co rano tam do nich. Mam nadzieję, że ten kot może z nimi zostanie. Ale wiecie na co to jest dowód? To jest dowód na to, że to kot wybiera, a nie człowiek. Dokładnie. Ja mam nadzieję, że on dołączy Do ich pięknej, wspaniałej kociej i rodziny I w końcu się ktoś nim zaopiekuje Tak? Tak, tak, tak Jak widzę, my mamy tutaj taką zimę Że jest temperatura plusowa Pada deszcz, wieje wiatr A Hania, mimo że w domu ciepło Zakłada czapkę i rękawiczki Bo mówi, że jest jej zimno Ale siedzi w krótkim rękawku A to inna sprawa a ja mam teraz inne pytanie. Słuchamy? Gdybyś mogła wybrać moc, jaka to byłaby moc i dlaczego? Uuu, ale pytanie. No to może mama. Hm, ciężka sprawa. Ja chyba bym wybrała moc uleczania, a mogę więcej niż jedną? Okej. Okay to wybrałabym moc uleczania i moc przenoszenia się. Ale nie tak w czasie i przestrzeni, chociaż też by było fajnie, ale tak, że nagle mogę się znaleźć w Polsce, nie wiem, w Chinach, w Ameryce, tak o, robię pstryk, auć, oh, się uderzyła. Z tych całych podróży. To jest teleportacja. Tak, chciałabym no tak. mieć możliwość teleportacji, dokładnie. A, a mi by pasowała ta moc twoja uzdrawiania, bo nie wiem, czy wiecie, że w tym roku to ja byłem pierwszym, pierwszym chorym w tym domu. W zeszłym roku mi się wszystko upiekło. Bo tylko wyście chorowały, a teraz mnie skręca. A ja byłam ostatnia w zeszłym roku, a, a ja... Hania była przedostatnia. Hania była pierwsza, bo ona zawsze mówi, że jest pierwsza. <klucz> Wracając do supermocy, a tata, jakie ty supermoce chciałbyś mieć? Uuu, trudne pytanie. <noise> Ta moc uzdrawiania mi się bardzo podoba. Czyli widać, że dla nas sprawy zdrowotne są ważne w rodzinie, co? Ale, ale jaka moc by się przydała? Hm, hm, hm. Moc tworzenia czegoś z niczego. Na tej zasadzie, że pstrykam i jest. Po A. Na przykład potrzebujemy jakiś most, pstryk i jest Czyli most. Czyli taki zaczarowany ołówek. Paniu, a jakie ty byś chciała moce posiadać? Ja bym chciała, żeby kontrolować czas, przeszłość, przyszłość i przestać w ogóle, żeby tylko stop time. A, to ja już wiem co Hania. Hania chciałaby być czarną dziurą w kosmosie. Ona kontroluje czas, zwalnia go, rozciąga. Jeszcze jakieś super moce, Haniu? Też jak tata, ale co ja rysuję, to je będzie żywe. Czyli zaczarowany ołówek. Tak. tak, chciałaby animować to wszystko. Super, a to byłoby fajne. Jakiego ty grzybka ostatnio narysowałaś? Jak on mi się podoba, jaki on żywy, prawdziwy. My zapomnieliśmy o czymś, bo jednym z prezentów, które Hania dostała, to było, jak to się nazywa? Takie, Filcowanie na sucho. Czyli biorą kawałek, ja nie wiem, co to jest. Tak, tak, ci, którzy Fełmie. oglądali naszego Instagrama i relacje, to już wiedzą, co my tam robimy. A jak nie oglądali, to oglądnijcie, bo chodzi o to, że powstaje coś z niczego. Biorą do ręki jakieś takie kudły, nie wiem, co to jest, ubijają Wena. to długimi igłami i powstają z tego ostatnio nawet Miś uszatek. Uszatek. Miś uszatek. Teraz zrobimy dla Agnieszki małą mi. mi. z muminków, tak? Tak, Hania zrobiła masę kaczek, kurczątek, Książkę otwartą piękną to jako bombka była na choince już. No jest to bardzo fajna zabawa i muszę przyznać trafiony prezent od Świętego Mikołaja. No i to jest właśnie moc tworzenia czegoś z niczego. Zgadza się, zgadza się. Dziękujemy Wam za wysłuchanie nowego, pierwszego odcinka w 2024 roku Dzieciandy. Uwaga! I chcieliśmy powiedzieć, że udało nam się spełnić obietnicę. Obietnica była taka, że powstanie strona internetowa, a ponieważ ostatni z odcinków spowodował, że przekroczyliśmy 50 tysięcy odsłuchów na Waszych ulubionych platformach internetowych. Nie internetowych, tylko podcastowych. To nas jak tak popędziło, żebyśmy uruchomili jednak nasz serwis informacyjny dla dzieci. I tak naprawdę ruszyła strona internetowa, uwaga, dzieciantia.pl Dzieciandia.pl I dzięki temu możecie tam odsłuchiwać wszystkie odcinki. Zamierzamy tam również trochę fajnych materiałów wrzucać sukcesywnie będą gry, zabawy, takie opisy, co można robić, jak się bawić i tak dalej. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy Was na naszą stronę. E, Hania, czy piękna jest strona? Najpiękniejsza. Strona jest bardzo ładna, bo pokazywałam ją mojej koleżance, która zajmuje się między innymi grafiką komputerową i była w szoku. Tak. Ale co tam będziemy mówić, że będziemy opowiadać o stronie? Trzeba na nią wejść, kliknąć dzieciandia.pl i tam sobie już słuchać, patrzeć i bawić się i się cieszyć, że ta strona jest tak, jak my się z tego powodu cieszymy. A teraz was zapraszamy na bajkowisko pod tytułem Wilk. I właśnie chciałem powiedzieć jedną małą rzecz. Kiedyś przemknął nam przez któryś z odcinków Dzieci Andii wilk z Hokkaido, i obiecaliśmy, że być może on się pojawi w najbliższym czasie w naszych bajkowiskach. I wiecie co? On się właśnie pojawia. Zapraszamy! zapraszamy! Po drugiej stronie światła gęsty bór otaczał Mirę. Zielona peleryna migała pomiędzy gałęziami. Nosząca ją dziewczyna przedzierała się przez gęsty bór, jakby miała za sobą całe piekło. A może i miała? Wiedziała, że pościg jest blisko. Słyszała krzyki i ponaglania. Nie mogła się zatrzymać, nie mogła się poddać. W jej torbie było coś, co mogło zmienić losy świata. Coś... Co musiała dostarczyć do bezpiecznego miejsca, coś, co było jej jedyną nadzieją. Nie wiedziała, co to było, nie wiedziała skąd się wzięło, nie wiedziała, dlaczego jej je powierzono, wiedziała tylko, że musi je chronić za wszelką cenę, że musi uciekać przed tymi, którzy chcą je zabrać, przed tymi, którzy chcą zniszczyć wszystko, co dobre i piękne. Dziewczyna nie była zwykłą osobą. Była kimś więcej, bo czarodziejką. Nie taką, jak te z bajek, co rzucają zaklęcia i czarują przedmioty. Nie, była taką, która potrafiła kontrolować światło, taką, co tworzy iluzję, tą, która widzi prawdę. Ale nie była ani silna, ani doświadczona, nawet nie była przygotowana. Była dzieckiem, które dostało zadanie ponad swoje siły. Zadanie, które mogło ją zabić. Biegła przez las, omijając drzewa, skacząc przez korzenie, przeciskając się przez krzaki. Ubranie na niej było zniszczone, pokryte plamami krwi i spadzi, twarz miała poranioną od gałęzi, dłonie poobijane. A w torbie, noszonej przez nią na ramieniu, tkwiło zawiniątko, które wydawało się być zwykłą szmatką, ale które w rzeczywistości było czymś więcej. Było czymś, co świeciło przez szparki pomiędzy łatami, czymś, co dawało jej ciepło i nadzieję. Nie wiedziała dokąd biegnie, gdyż nie znała żadnego bezpiecznego miejsca, nie wiedziała, kto może udzielić pomocy. Całym swym niewielkim ciałem wiedziała tylko, że musi biec, musi uciekać, że musi żyć. Wciąż słychać było łoskot, ale oddalał się od niej. Ludzie, którzy chcieli ją dopaść i zabrać to, co niosła, coraz bardziej gubili jej trop. A nie byli to zwykli ludzie, lecz żołnierze, a właściwie to już maszyny, dla niej potwory. Kiedyś byli ludźmi, lecz poddali się mocy ciemności, zrezygnowali z człowieczeństwa i stali się narzędziami zła, mieli do dyspozycji najnowocześniejszą technologię i najpotężniejszą magię. Mieli do dyspozycji najstraszliwszą broń, używali parowych machin, elektrycznych gadżetów, mechanicznych zwierząt. Do tego używali czarnych zaklęć, krwawych rytuałów, mrocznych artefaktów. Były to ludzkie maszyny, które używały bomb i rakiet. Nie znali litości, nie pamiętali miłości, nie czuli nadziei, znali tylko nienawiść, chciwość i zemstę. Byli to żołnierze czarnego imperium, służący czarnemu cesarzowi. Nie tyle chcieli podbić świat, co pragnęli go zniszczyć. Dziewczyna nie znała ich, nie znała ich imion, twarzy ani historii, nie znała ich motywów, celów, marzeń, nie znała niczego, ale wiedziała, że są jej wrogami, byli bowiem wrogami wszystkiego, co dobre i piękne. Wiedziała, że są wrogami świata, uciekała przed nimi, jakby miała za sobą całe piekło. A może i miała? Łoskot w oddali zmusił ją do przyspieszenia tempa, chociaż oddalała się od pościgu, nagle straciła grunt pod nogami i wpadła w ciemną dziurę w ziemi. Nie zdążyła krzyknąć, nie zdążyła się złapać, nie zdążyła się zorientować, spadała w dół, w głąb w ciemność, coraz szybciej i coraz głębiej. Zapomniała o wszystkim, zapomniała o sobie, zapomniała o świecie. Zapomniała o tym, co niosła. Uderzyła w coś twardego i straciła przytomność. Gdy Mira ocknęła się, to nie wiedziała, jak długo była nieprzytomna. Zdała sobie sprawę, że nie leży na gołej ziemi, lecz na czymś miękkim i świeżym, pachnącym igliwiem. Kręciło jej się w głowie. To była jakaś bardzo głęboka jama. Usłyszała dźwięk i spojrzała w stronę, skąd dobiegł. Zobaczyła światło odbijające się w lśniących białych kłach. Nie wiedziała, skąd się wzięły, nie wiedziała, co mają zamiar zrobić. Wiedziała tylko, że są duże, że są ostre, że są groźne, że są blisko, coraz bliżej. Otworzyła usta i jednocześnie poruszyła się. Zabrakło jej jednak siły, by krzyczeć, poczuła ogromny ból w nodze i ponownie straciła przytomność. Zapomniała o wszystkim. Zapomniała o sobie, zapomniała o świecie, zapomniała o tym, co niosła, śniła. Weszła na leśną drogę, trzymając w ręku torbę z tajemniczym zawiniątkiem. Towarzyszył jej wilk, idący obok niej na czterech łapach. Był dwa razy większy niż zwykły wilk szary, a sierść na jego grzbiecie Związana w długi ogon zdradzała, że był kimś więcej. Pamiętała stare legendy o dawnych czasach, o wojowniczych wilkach z gór mglistych. Ten był jednym z nich. Dokąd idziesz? Zapytał wilk, używając telepatii, by porozumieć się z dziewczyną. Nie chciałby ktoś usłyszał jego głos. Do miasta, odpowiedziała dziewczyna. Muszę oddać to, co niosę, to bardzo ważne. A co to jest? Zapytał Wilk, spoglądając na torbę. Nie wiem, przyznała dziewczyna. Nie wolno mi otwierać ani sprawdzać. Kto ci to dał? Zapytał Wilk. Stara kobieta, odpowiedziała dziewczyna. Znała moją matkę. Powiedziała, że to jedyna szansa na uratowanie świata. Powiedziała, że muszę to dostarczyć do pewnego miejsca. Tylko muszę uważać na czarnego cesarza i jego żołnierzy. Czarny cesarz? Zdziwił się wilk. Ten, co chce podbić świat? Tak, potwierdziła dziewczyna. Ten, co używa parowych machin, mrocznych artefaktów, czarnych zaklęć i krwawych rytuałów. Ten, co chce zniszczyć wszystko, co dobre i piękne, dokończył wilk. Tak, przytaknęła dziewczyna. A ty. Chcesz go powstrzymać? zapytał wilk. Nie wiem, przyznała dziewczyna. Nie wiem, czy potrafię. I nie wiem, czy mam do tego prawo. A ja wiem, powiedział wilk. Wiem, że możesz. Spojrzał na nią i dodał I wiem, że potrafisz ale jeszcze nie teraz. A skąd wiesz? Bo widzę w tobie światło odpowiedział wilk. Widzę prawdę. A już myślałem, że nigdy nie zobaczę. Prawdę? Powtórzyła dziewczyna. Tak, potwierdził wilk. Ty jesteś czardziejką. Potrafisz kontrolować światło. A to znaczy, że potrafisz tworzyć iluzje. A ty? Zapytała dziewczyna. Kim ty jesteś? Ja? Ja jestem wilkiem. Nazywam się pan Opi. Odpowiedział wilk. Ja potrafię biegać, skakać, walczyć. Potrafię słuchać, wąchać i czuć. Posiadłem umiejętność życia. A kochać? zapytała dziewczyna. Nie kochać też potrafię przyznał wilk. A kochasz mnie? zapytała dziewczyna. Kocham cię, Miro odpowiedział wilk. Dobrze, że znasz moje imię. Ja też cię kocham powiedziała dziewczyna. Wiem, odparł wilk. Jak to wiesz? zapytała Mira. Bo widzę w tobie światło odpowiedział wilk widzę prawdę. A ja widzę w tobie wilka powiedziała dziewczyna nie wyrzutka, ale wojownika ja widzę w tobie miłość. To dobrze powiedział wilk to bardzo dobrze to bardzo dobrze powtórzyła dziewczyna. W czasie, gdy Mira śniła swój sen, ogromny wilk z gór mglistych niósł ją na swym wielkim grzbiecie. Naprawdę był co najmniej dwa razy większy od zwykłego szarego wilka. Szedł ostrożnie przez kamienny tunel. A każdy jego krok zamykał za nimi kamienne drzwi. Mira odnosiła wrażenie, że unosi się i opada niczym fale. Wilk schodził kamiennymi schodami coraz niżej. Mijał puste pomieszczenia wykute przez nieznanych budowniczych w twardej skale, wąskie korytarze, w których ledwie mieścili się oboje. Aż zatrzymał się w bocznym pomieszczeniu, położył Mirę na kamiennym łóżku pokrytym kocami, delikatnie wyczyścił jej twarz, zdjął obuwie, usztywnił złamaną nogę, a następnie przykrył ją, wyszedł z pomieszczenia. Gdy wrócił, przyniósł ze sobą dzbanek z wywarem ziołowym. Uniósł głowę dziewczyny i powoli, kropelka za kropelką, upuszczał napój do jej ust. Po jakimś czasie delikatnie położył głowę na poduszce, poprawił przykrycie i wyszedł. Mijały dni, aż Mira przebudziła się. Zobaczyła kamienną ścianę, ozdobioną mnóstwem płaskorzeźb z dawnych starożytnych czasów. Nieznani wojownicy, nieznanego króla walczący z inną nieznaną armią, noszą nieznane zbroje i nieznane jej bronie, dziwne, lamelkowe nakrycia głowy, zwieńczone długimi włosami, jakby końskimi ogonami, maski zamiast twarzy. Nie wiedziała na co patrzy. Po chwili uświadomiła sobie, że nie wie gdzie jest, ani jak się tu znalazła. Ale na małym stoliku dostrzegła swoją zniszczoną torbę z zawiniątkiem w środku. Zerwała się, by ją przytulić. Ból głowy i ból złamanej nogi zlały się w jeden potężny. Niewiele zabrakłoby, by ponownie straciła przytomność. Po chwili usłyszała cichy krok, jakby kota. Zwykły człowiek zapewne nawet nie usłyszałby tego. Coś się zbliżało. Przez kamienny otwór pełniący funkcję drzwi Wsunęła się ogromna kutłata głowa, białe lśniące kły. Pan opi, pomyślała Mira, i po chwili patrzyła na ogromne muskularne ciało wilka, pokryte białą, gęstą i lśniącą sierścią. Jego oczy były głębokie i przenikliwe, a kły ostre i błyszczące. Zaś jego pazury mocne i zadziorne. Długa sierść na grzbiecie związana była w długi ogon sięgający kamiennego podłoża. To była fryzura wojownika, świadcząca o jego honorze i dumie. Musiała przyznać, że pan Opi był bardzo zadbany, jego włosy czyste i wyczesane, lekko pociągnięte czymś, co sprawiało, że nawet jeden włosek nie odstawał. Wilk miał na swoim ciele wiele blizn, które okazały się śladami po wielu walkach, w których brał udział. Niektóre z nich były nawet świeże, inne zaś stare, ale wszystkie widoczne i wyraźne. Pan Opi nie wstydził się swoich blizn wręcz przeciwnie, był z nich dumny, bo to były dowody na jego odwagę i umiejętności. Wilk okazał się wojownikiem nie obawiającym się ryzyka i cierpienia. Cała jego sylwetka pełna była siły i zręczności. Ruchy pełne gracji i szybkości, a głos pełen mocy i autorytetu. W tym jednak momencie, gdy spotkali się po raz pierwszy w świecie realnym, wilk dostrzegł przerażenie w oczach dziewczyny. Zaczął więc warczeć, a ciało miry tężeć. Warkot wpadał w coraz większe wibracje, i już po chwili dziewczyna poczuła, że jej ciało też drży. W jej głowie wybuchła feria błysków, i Mira poddała się jej. Zapadła się w światło, a gdy ponownie ocknęła, nie bała się już wojowniczego wilka. Mijały dni, aż pewnego dnia pan Opi oznajmił, że już jest bezpiecznie, a ślepi i głusi poszukiwacze odeszli. Powiedział, że dziewczyna może odejść. A ona zdecydowała, że wróci. Wilk spojrzał na nią z zaciekawieniem, a ona obiecała mu, że jak tylko zakończy swoją misję, to wróci. Po kilku dniach Mira wstała, by opuścić jaskinie, wykute w skałach. Wilk zgodził się ją poprowadzić ku górze, by wróciła na powierzchnię leśnych dróg. Mira podążała za panem Opi leśną ścieżką, a odgłosy białego boru wtapiały się w delikatne brzęczenie magii. Z każdym krokiem dziewczyny i wilka światło przedostające się przez zielone korony drzew stawało się intensywniejsze, jakby zbliżali się do centrum nieznanego magicznego zjawiska. Podczas ich wędrówki Mira próbowała dowiedzieć się więcej o panu Opi, o tym jak stał się wojowniczym wilkiem, ale ten odpowiadał krótko i tajemniczo, że teraz przemierza świat w poszukiwaniu równowagi między światem ducha a materii. Światło przenikało przez liście, rzucając plamy na ziemię, a śpiew ptaków tworzył delikatną melodię natury. Pan Opi prowadził Mirę do ogromnego metalowego mostu, który unosił się nad rozległym, opadającym w dół wodospadem. Most ten był wspaniałym dziełem inżynierii, połączeniem drewna, metalu i delikatnych ozdób. Dźwięk ich kroków rozbrzmiewał echem wśród konstrukcji, jakby stal ożywała pod wpływem magicznych wibracji lasu. To miejsce nazywa się Mostem Zwiewnych Marzeń. Wyjaśnił pan Opi, przechodząc bez trudu przez metalową konstrukcję. To granica pomiędzy światem magicznym a rzeczywistym. Tuż zanim znajdziesz się z powrotem w swoim świecie. Mira czuła, jak serce wali jej jak szalone, wiedziała, że czas opuścić ten magiczny las, ale równocześnie tęskniła za bezpieczeństwem kamiennego, wyludnionego miasta. Wspięła się na metalową balustradę mostu i spojrzała w dół na tańczące wodospady światła. Dziękuję, panie opi, za wszystko. Czy jeszcze cię zobaczę? Wilk spojrzał na nią swoimi głębokimi oczami, a potem zwrócił wzrok ku dalom lasu. Los jest jak rzeka, Miro. Ma swoje nurty i zakręty. A czasem spotykamy się na skrzyżowaniu dróg. Może się jeszcze spotkamy, może nie, ale pamiętaj, świat jest pełen niewiarygodnych tajemnic. Mira wtuliła się w miękką sierść wilka, który już po chwili zniknął w gęstwinie lasu. Dziewczyna z zawiniątkiem w ręku zaczęła powoli przechodzić po moście, kierując się ku granicy dwóch światów. Poczuła silny wiatr, zielona peleryna rozbiewała się na nim, a słońce świeciło na jej ubraniu i twarzy. Popatrzyła w stronę lasu, zastanawiając się, czy to wszystko było tylko snem. Ruszyła naprzód, gotowa na kolejne przygody, jakie mogły ją spotkać. Wilk i most zwiewnych marzeń pozostawiły w jej sercu ślad, który przetrwał w niej przez całe życie i czuła, że to nie koniec ich wspólnych przygód. Szła do miasta, by oddać to, co niosła, szła do miasta, by uratować świat, szła do miasta, by żyć. Dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do, do usłyszenia. usłyszenia! I koniec zobaczcie. Dzieciandia.pl A to była Dzieciandia, podcast dla wszystkich. Koniec! To wszystko pa!